skupić. Karol, graj. Nie. Od początku my musimy swój prezent oddać panu. Tak? Dobrze. A później... Nie, nic nie musicie. Chcemy. Ach, to chcemy, tak. To jest prezent od Mileny. Prezent od Mileny? Tak. No wiecie co, mogę obejrzeć? No właśnie. Co? Co? Nic nie słychać, nic nie rozumiem. Jesteście niemożliwi. O, żeby starszemu panu było ciepło. Tak, widzi pan jaka pogoda dzisiaj? Widzę. Wiecie co, to już tradycja, brzydka tradycja, że zawsze tak, jak się spotykamy, to jest brzydka pogoda. No, coś z tym trzeba zrobić. To jest taki kocyk. Bardzo fajny kocyk. I taki kolor wybrała Milena, jak pan lubi taki... dziękuję, ale taki niepotrzebnie. Niepotrzebnie. No, jeżeli to niepotrzebnie, to może pan to wyrzucić. Nie. Prędzej swoje chore nogi poodcinam, niż to wyrzucę. Nie kupiłam fajkę. Nie. Tak, no, bo nie chciałam. Aha, no tak sobie pomyślałem. Da. Rozumie pan, dlaczego nie kupiłam? Z panią Gibiną to zawsze tak jest. Tak. Bo to jest niezdrowo. A ja nie mogę to kupić, żeby pan tą fajkę palił, dobrze? A ja i tak będę palił. To wymyśliłam coś innego. Bo ja jestem uparty. No taki mały prezent. Tylko, że... pasek jaki ładny. I z dobrej firmy, wiecie co? Tak, lubię tylko, pan tej firmy? Tak, tylko nie wiem, czy nie jestem za gruby do tego paczka. Ten jest największy, wziąłam. I skarpetki. To Michał Figier. Fajne. Żeby tak wyglądał pan. Dobrze, że długie, bo ja nie lubię krótkich skarpetek. Tak, a Rosław mi powiedział, że dlaczego takie długie? Ja no, długie, tak, ja lubię długie tak? skarpetki. No tak. Widzisz. Tak. A ma pan pasek czy nie? Och, pasek mam, ale ja wiecie, jestem leniwy i nie lubię przekładać paska z jednych spodni do drugich. I co robi pan? Kupuję dużo pasków. A, na każde spodnie, tak? Tak. Trzeba kupić spodni się. Och, spodni to ja mam z tuzin jak nie więcej. Wiecie ile to jest tuzin? Nie. 12. Dozen. Tak, 12. Chciałem zwrócić waszą uwagę. No to są różne zajączki i jajeczka, ale tam jest takie ciasto. To jest tradycyjne polskie ciasto. Ojejku, jeszcze to. No dla każdego, dla każdego z członków rodziny po zajączku. To chyba dla Mileny. Też. I to też. I to też. Ona bardzo lubi to. O, to są takie żółtowe. No i tu są jajeczka. Mam dla was kolorowe jajka. O, a to jest herbatka. Dlaczego tak dużo? Jak to dużo? To jest tylko 100 gram. To jest bardzo mało. Ale, to jest ciasto. O, i to jest ciasto. Tradycyjne polskie ciasto na Paschę. Aha, bardzo ono dobrze. Się nazywa mazurek. Mazurek. Ono nie jest taki, z takiej najlepszej cukierni. Tarty cytryn osmiotek. W białej czekoladzie. O, super. Nie taka próbowałam nowość. Jeszcze, no. Ojej, no to ja to wiem, to że, to, tak. Że to lubi Irinka i lubi Milenka. Bardzo dziękuję. A może i Rusłan. Dla Rusłana tylko powinna być jakaś butelka. Ciasto. Dlaczego pan tyle pieniędzy wydał? Bo mnie stać. Na kogo ja mogę wydawać pieniądze, jak nie dla moich, na moich najlepszych przyjaciół. Dobra, no to co, a poza tym są moje urodziny, więc mi dzisiaj wszystko wolno. Idziemy. Ja dzwoniłem, że się spóźnimy, ale nie wiem, czy to co, kochani? Zostajemy tutaj wszystko. Ale, potem, ale torebkę to tak, chyba... Tak, torebkę i ten szalik też weźmę, bo zimno jest. Jezus, jak mi ręce zmarzły. No. Jak... Tak sobie
Myślałem, może lekką kurtkę założę dzisiaj. Tak. Ja bym też chciała, ale taka pogoda, że wiecie, nie. Co? I tak dobrze, że nie jest tak jak w ubiegłym roku, że śnieg nie sypie, ale jest bardzo nieprzyjemny. Dobra, lecimy. Widzę, że tutaj nie tylko my się spóźniliśmy. A teraz kilka słów od dzisiejszego jubilata do wszystkich subskrybentów kanału Iriny. Mam dzisiaj urodziny, jak wiecie, i dzięki moim kochanym, wspaniałym przyjaciołom te urodziny nie będą smutne, szare i deszczowe, tylko będą wesołe, wspaniałe i słoneczne, mimo deszczu za oknem. Ciąg dalszy nastąpi. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję. So we can take this chair? Yes. Yes, yes. Okay, thank you. You know, I was starting to, because you know, it was very close, and I was hesitation to say, please, can you just little bit make some space, but you want more honest. Dziękuję. O, król. Ja pierec zjęła. Он прям, смотри, как интересно. Он прям... Udar do batełka, nie za tyłek. I wsiął. Za moich drużyjej. No nie. Proszę wymyślić coś innego. Skażu tak. Za mir. Pierwotnie w starym smyśle. Za mir znaczy za świat i za mir znaczy za pokój. Tak. I żeby wszyscy byli szczęśliwi, zdrowi i spokojni. I wesoły. Короче, эта жабка, она без продавца. Это магазин самообслуживания. Ты можешь здесь купить все, заплатить. Получается. Камеры сканируют. И... А, сначала надо карту сделать, да. А потом зайти. Да. Берешь, что захочешь. А где сканируют? Снимает тебе. Вот там на а, 5 минут. Да, снимает с карточки. А как они узнают, что я купила? Камеры. А, вот смотрите, сколько камер стоит. Обалдеть. Камеры все фиксируют, а потом ты выходишь, да. И снимают деньги с тебя. Но сначала нужно карту сосканировать здесь. Вон там, смотри, прям картинки спектакля. Macie bilety? Macie bilety, macie. Macie? Mieliśmy jeszcze niedawno. Tak. O, jeden jest. To ja chyba na 100% idę.
Tylko. Proszę. Który mamy rząd? Chyba czwarty, prawda? Nie książka. Rząd czwarty. Miejsce 1, 2, 3 łatwo będzie znaleźć. Fajnie. Bardzo. W miłym towarzystwie, lekka. Tak. Zabawna. Очень нам понравилось. Очень понравилось. Вообще прям. Атмосфера классная, музыка супер. Вообще, мне даже добавить нечего. Прекрасное место. Прям замечательно было. Очень здорово. Кто еще не ходил в театр, пожалуйста, не теряйте время. Все, давайте свечи зажигать. Sernik. Miszka z kremem. Jak on się nazywał? Foxtrot. Foxtrot, tak. A u pana z mascarpone, co to, i z mindalem. I z mindalem. I jakby to bez lędu mięso parizamy bez lędu. Возвращаемся домой. Время уже 21.09. Милена уже нас заждалась. Да, ты поставил маршрут, да? В общем, классный был день. Вообще, спектакль был просто чудесный. Мне даже это не описать, насколько это было здорово, как они классно играли, и замысел интересный. Ну, вообще, вот просто восторг. Все, в общем, всем пока.